Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Kami. Jest to gra logiczna od studia State of Play, które zaserwowało nam wcześniej przygodówkę o nazwie Lume. Zacznijmy sobie rozgrywkę w Kami, ponieważ jest ona niesamowicie wciągająca, ale zarazem prosta, a później jest złożona. Moi drodzy, trochę pomieszałem? Niekoniecznie. Zobaczcie sami. Mamy tutaj takie literki, każda z nich symbolizuje 9 kolejnych poziomów w grze. Dodatkowo mamy tutaj poziomy premium, które są dostępne za opłatą w opcji na urządzenia mobilne. Mamy dzięki temu bardzo duży wachlarz różnych zagadek i musimy je rozwiązać wszystkie. Za każdym razem, gdy rozwiążemy sobie 9 kolejnych, kolejna literka zostaje odblokowana. Zaczniemy sobie od samego początku. Ja tutaj wam wytłumaczę, o co w tej grze chodzi. Mamy dwa kolory, ten brązowy oraz ten taki różowo-czerwony. I dzięki temu mamy tutaj jeszcze dodatkowo takie tabliczki na dole. Trzy kolory w tym momencie i my musimy sobie zapełnić, jak widzicie tutaj, jednym ruchem, jedną zmianą koloru całą tą tabliczkę u góry, ten taki prostokąt. Ja biorę sobie zatem kolor brązowy i daję go po prawej stronie. I zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z taką bardzo ciekawą japońską stylistyką i trochę przyznam wam szczerze, że ta stylistyka przypomina mi origami. Tutaj na przykład mam do wyboru albo wybranie tego koloru takiego niebieskomorskiego, albo różowego i dzięki temu będziemy mogli sobie zapełnić tą planszę. Świetnie, moi drodzy, zdecydowałem się na ten kolor i zobaczcie, jednym ruchem wszystko zostaje zakończone. Oczywiście perfekt. Czasem jednak nie udaje mi się na jeden ruch tego przejść, czy na dwa, które są określone niestety. I tak jak tutaj na przykład mam 5 ruchów, tutaj 4, a na przykład jeszcze w innych mam o wiele więcej. Ale myślę, że moi drodzy, tutaj nie chodzi o to, żeby mieć jak najmniej ruchów, tylko żeby po prostu przejść kolejną planszę i iść do przodu. Zobaczcie, tutaj muszę wykonać 2 ruchy. Zatem najlepiej będzie, gdy wezmę sobie oczywiście ten różowy tutaj i różowy do środka. I cała plansza jest również zapełniona. Zatem idzie gładko w tym momencie. Zobaczmy sobie kolejny poziom. Tutaj już mamy trochę więcej komplikacji, ale myślę, że dla wprawnego gracza nie będzie to problemem. Pytanie, co ja muszę zrobić? Moi drodzy, będziecie się zastanawiać, ale ja to szybko zakończę. Ruch jeden. Drugi. No i powiem wam szczerze, że w tym momencie chyba sobie zepsułem. Ale miejmy nadzieję, że nie. No niestety. Dam od nowa. I zobaczmy. Tutaj mam różowy, brązowy. Pytanie, co ja mógłbym zrobić? Wcześniej przeszedłem to na ile ruchów? Wcześniej to zakończyłem perfekcyjnie, zatem będzie trochę ciężko, ale myślę, że zrobimy tak. Tutaj damy sobie ten niebieskomorski taki. I mamy dwa kolejne ruchy. Zatem tutaj różowy. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj niebieskomorski i pięknie. Na 3 ruchy jest zakończone perfekcyjnie. Zatem już chyba łapiecie tutaj mechanikę produkcji. Zobaczmy może coś trudniejszego. Na przykład tutaj. Moi drodzy, tutaj mamy już 4 kolory. Jest to o wiele trudniejsza zagadka, ale myślę, że zobaczycie i będziecie za mną nadążać. Zaczynamy sobie od koloru tego, żółtego. I jedziemy następnie kolor kremowy, teraz kolor różowy i teraz damy sobie kolor, myślę, że najlepiej będzie żółty i kolejnym kolorem będzie kolor ten i zobaczcie, moi drodzy, mam jeszcze 2 ruchy, zatem w tym momencie jest to niesamowicie banalne. Biorę kolor zielony. Ach, zepsułem, moi drodzy, ponieważ miałem wybrać kolor różowy. No ale trudno. Zatem damy sobie 2 te... O kurczę, jeszcze raz. Ponieważ trochę zepsułem, muszę was za to przeprosić. Dajemy żółty, kremowy, szybciutko różowy. Kolejny raz dam żółty. I dzięki temu będę mógł tutaj sobie dać znowu kremowy, różowy i w tym momencie zielony na sam koniec.
Zatem, moi drodzy, tutaj naprawdę te zagadki są niesamowicie skomplikowane, ale myślę, że gdy już odkryjemy sobie zasady działania produkcji, to jesteśmy zadowoleni z tego, że przechodzimy sobie ją w dany sposób, tak jak tutaj twórcy wymyślili. Dodatkowo pokażę wam jeszcze tutaj, jak wyglądają plansze, ale te. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy trochę bardziej skomplikowaną rozgrywkę, ponieważ mamy tutaj takie koła oraz zapełniające się prostokąty. Jest to trochę trudniejsze, ale myślę, że gdy już zobaczymy, o co w tym chodzi, to rozgrywka idzie tak prosto jak tam, w tych normalnych poziomach. Zacznijmy sobie od tego i zobaczcie, tutaj dzięki temu mam takie kwadraty, kwadraty, niech będą kwadraty. Tutaj damy sobie te koła. I pytanie, czy to nam zapełni w tym momencie całą mapę. Coś chyba zepsułem, moi drodzy. No ale cóż, ja nie jestem po prostu geniuszem w gry logiczne, ale myślę, że wy, jeżeli wam się takie gry podobają, to na pewno będziecie uradowani, ponieważ ja, mimo tego, że nie idzie mi to jakoś okazale, nie jestem naprawdę tutaj zadowolony z tego, jak sobie radzę, to naprawdę produkcja mi się bardzo podoba. I w tym momencie powinienem wybrać sobie te kratki. I zobaczcie, moi drodzy, kolejny raz została zagadka przeze mnie wykonana na 3 ruchy, czyli perfekcyjnie. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Kami. Bardzo serdecznie wam polecam tą produkcję, ponieważ spędzicie przy niej dużo świetnych godzin, bawiąc się przy zagadkach logicznych. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!